Premierą tegorocznej edycji targów Warsaw Pack jest urządzenie drukujące i etykietujące Domino serii MX350. Urządzenie cechuje się tym, że sterowanie, które dotychczas było w postaci większej osobnej skrzynki, teraz w 100% zostało umieszczone w sercu urządzenia. Seria MX350 oparta jest na 4 bądź 6-calowym module drukującym, w zależności od tego, jak dużą etykietę potrzebujemy na produkt nałożyć. Prezentujemy też nową wersję głowicy etykietującej Intrex 100+ Flex. Nowa generacja cechuje się większą prędkością do 35 metrów na minutę. Jednocześnie też wprowadziliśmy pulpit. Zmieniliśmy pulpit na małą kompaktową jednostkę, która daje możliwość zamontowania w dowolnym miejscu, dzięki czemu przy zachowaniu małych gabarytów urządzenia sumarycznie daje to możliwość zamontowania dużo łatwiej we wszystkich miejscach na linii pakującej bądź też na maszynie pakującej klienta. Prezentujemy urządzenie Domino, drukarkę atramentową CX350i. Maszyna przeznaczona do opisywania kartonów. Dla wielu producentów alternatywa dla etykiet samoprzylepnych. Urządzenie, które ma zmniejszyć koszty na druku. Domino GX150i. Do drukarki można podłączyć dwie głowice drukujące. Na druk wysokiej rozdzielczości. Drukarka, która z powodzeniem może być wykorzystywana do drukowania kodów QR, które w najbliższym czasie, zgodnie z obecnym trendem, mogą zastąpić kody jednowymiarowe. Kolejna maszyna to klasyczny Inkjet Domino, model podstawowy 130i. Urządzenie sprawdza się idealnie na opakowaniach jednostkowych, wykorzystywane do drukowania daty przydatności, numeru serii czy też numeru partii. Na targach Warsaw Pack prezentujemy trzy przykładowe, kompletne systemy etykietujące. Na początek nasz set 2202, czyli urządzenie do etykietowania z dwóch stron na takich produktach jak kanistry, butelki, produkty spłaszczone. Kolejna z maszyn, które pokazujemy, to set 1101+, czyli nasza standardowa etykieciarka do cylindrów, do produktów cylindrycznych, doposażona w drukarkę Domino AX, czyli Inkjeta. Trzeci z systemów, które pokazujemy, służy do etykietowania produktów z góry i z dołu. Wyposażony jest dodatkowo w drukarki Domino serii VX. Na obydwu etykietach możemy wykonywać dodatkowy nadruk. System druku cyfrowego Rolenco T4 Start. Sprawdzone rozwiązanie w druku cyfrowym, w nowej odsłonie dostosowane bezpośrednio do potrzeb naszego rynku. System pozwala na wykonywanie nadruków bezpośrednio w pełnym kolorze z jakością do 1200 dpi z prędkością maksymalną do 27 metrów na minutę. Za mną paletyzer firmy Intrex, gdzie robot jest wykorzystywany w aplikacji paletyzacji przy paletyzacji kartonów. Dzięki nadrzędnemu systemowi jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób zaprogramować różnego rodzaju układy na palecie. Robot UR30 jest najnowszym robotem z rodziny robotów od Universal Robots. Robot charakteryzuje się dźwigiem 30 kg, 1,30 m zasięgu. Intrex to 30 lat doświadczenia w znakowaniu i etykietowaniu produktów. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń do znakowania marki Domino, a także certyfikowanym integratorem urządzeń Universal Robots. Każdego dnia odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, dzięki czemu nieustannie rozwijamy nasze urządzenia, a także poszerzamy nasze portfolio.